Cześć, z tej strony Piotr, pasieka na skarpie. Kolejne odkłady wjeżdżają na pasiekę. Dzisiaj dostałem matki pierwsze w tym roku, unasiennione, bakwasta, elgon i jeszcze jakieś. Te odkłady były dzisiaj dane. Tu praktycznie był prawie pełen korpus czerwiu i widać, trzy węzy są wstawione, bo są to silne odkłady. Te trzy ramki poszły do tych innych odkładów. Zasilam cały czas i wyrównuję. No dzisiaj już o 4 byłem na pasiekach leśnych. No tutaj ta sama sytuacja. Myślę, że chyba nie będzie źle. Jeszcze chwilę poczekam. Nie odbezpieczam klateczek. Pierwszego dnia czekam, wsadzam i dopiero jutro, jak przywiozę kolejne, jutro też zamierzam o 4 jechać, bo jest niemiłosiernie gorąco, po 30 stopni. Po 30 stopni jest i tyle. No tamten odkład wydawało mi się, że były trzy jednakowe, a ten ostatni tam wyszedł jednak słabiej. Więc widocznie były więcej pszczoły tu, ale spokojnie, tam jest jeszcze parę ramek na wygryzieniu, bo zabierałem praktycznie ramki z pszczołą, gdzie się wygryza. No matkę znaleźć to też, jak są po trzy korpusy, to ciężko, więc no trochę godzin mi zajęło znalezienie matek. No także zaraz lądują. W ulu dwie linie są. Elgon. Tam jest Elgon, a tutaj nawet jeszcze nie pamiętam. Także jutro kolejne odkłady, bo dzisiaj mi się już nie chce. Znaczy mam tam na niektórych pasiekach już przygotowane ule. Jeszcze tylko z rana posprawdzam, co się dzieje. No myślę, że chyba tu jeszcze jeden. Tu jeszcze stanę trochę z perspektywy innej. Także tak jak w zeszłym roku, tam na dole postawię jeden stojak. Tu będzie drugi stojak, tak jak tutaj widać. Bo to się jakoś tu sprawdzało. No i tam kolejne, no bo tutaj ja miałem po 7 stawiać na jednym stojaku, ale to ciasno. Więc po 5, tak jak tam, bo mogę sobie coś odstawić, mam miejsca, więc spokojnie. No trochę więcej roboty, ale spoko. Więc tu będzie 25, no a tutaj resztę nie wiem ile będzie, bo 40 muszę zrobić, bo 40 matek tu było dzisiaj, 3. A tu mam 18, czyli 15, no to 55 będzie tutaj, ale to tylko do zimowania, bo nie zamierzam 55 uli tutaj trzymać, bo no to takie trochę przegięcie jak na jedno miejsce. Na wiosnę oczywiście stąd wyjadą na kolejne pasieki. O, tu w cieniu to jeszcze jest jakoś możliwie. Idę, muszę folię przynieść, bo nie wziąłem, no niestety folie tu wiszą, nie lubię. No ale to nie lubię takich powałek, nawet tak szczerze to nie mam jeszcze daszków zrobionych, więc na razie tylko po prostu, bo dzisiaj coś ma padać, jakaś burza, więc muszę to jakoś zabezpieczyć tymczasowo i jakoś się nie mogę wziąć za robienie tych daszków, no ale już muszę się brać, nie mam wyboru.
No, powałki też, no chociaż do zimy, żeby mi się udało te powałki zrobić, bo to ich od groma. No w sumie materiał, nie mam, sklejek nie mam, także, ale to się kupi, bo deski to jakieś takie z odzysku gdzieś mi się udało zdobyć, więc nie muszę tym razem już gdzieś tam kupować, także to tylko moja praca, także, bo daszki robię, powałki robię, no i korpusy, dennice trzeba zamawiać, no niestety, no co zrobić, jest dofinansowanie jakie jest, nie będę kombinował, bo już słyszałem takie opinie, że po prostu przepisują na dzieci, no mam córkę, która ma 20 kilka lat przed 30, więc można by było zakombinować, a ja nie lubię aż tak kombinować, także spoko. Dobra, także wkładam matki, bo one o 5, 6 gdzieś jakoś były pozbawione matek, więc myślę, że już raczej głodne są zapachu matki. Nie widzę, żeby tu jakoś agresywnie, a sorry, bo tak patrzę, a nie najeżdżam. Nie widzę, żeby się agresywnie to jakoś zachowywały, więc spokojnie. Będzie chyba ok. Dobra, słuchajcie, zaraz wsadzam krateczki do środka. Jutro je odbezpieczę i... Nie śpieszy mi się, powiem szczerze, nie śpieszy mi się tutaj. Także kiedy ta matka, znaczy kiedy zacznie czerwić? No powinna od razu, bo u nas się nie one matki, więc spoko. No. I tak sprzętowo jak zwykle jest słabo, ciągle czegoś brakuje. No myślę, że korpusów mi, no myślę, że do tych odkładów to chyba, no ja je będę osłabiał jeszcze, bo po prostu będę dodawał do tych. Bo te trzy to tam mają chyba po 7 ramek, no też to zaczniesz wystrzelać, no ale trochę jeszcze gdzieś coś, no zobaczymy. Powiem tak, ogólnie bardzo zdziwiony jestem, no bo trochę się obawiałem. Przez cały sezon bardzo mocno eksploatowałem pszczoły na pyłek, ale tam gdzie pyłku i tak było dużo, to po prostu gdzieniegdzie, no może nie, że matka nie ma gdzie czerwić, no bo jak były dwa korpusy gniazdowe, czy trzy korpusy gniazdowe, no to ta matka se znajdzie, ale naprawdę no na 6 ramkach i to tak naprawdę tej pierzgi pyłku to nawalone od groma, więc no w dolnym korpusie szczególnie było dużo pyłku, więc co by było, gdybym nie pobierał tego pyłku? Nie wiem, co by one z tym robiły. Także nie miałaby matka gdzie czerwić, albo trzeba by było po prostu korpusów nawalić. Czyżby to możliwe? Tutaj szukam nowej pasieki. Nie znam się na drzewach, ale to... Nie wiem, co to za drzewa. Okej, dobra, nie będę tu kombinował. Ale czuję się jak w ulu. Czyżby tu jakaś spać iglasta? Nie ma tutaj za dużo tych drzew, ale buczy fajnie jak w ulu. Fakt, że tu w pobliżu są moje dwie pasieki. Nie, sorry, jedna pasieka, którą właśnie chcę przenieść, dlatego szukam, bo nie mogę podjechać pod nią. I jadę jeszcze kawałek tam pod górę. Jak nie, to może tutaj coś. Raczej nikt w te krzaczory tam się nie będzie wbijał, to może gdzieś tam bym postawił, albo idę od razu.